Witam wszystkich bardzo serdecznie kolejnego dnia, bo wczoraj nic nie robiliśmy i zapowiadało się, że dzisiaj też nic nie będziemy robić, a jednak dostałem wiadomość, że będziemy jechać i za chwilę Wam pokażę, co będziemy dzisiaj robić. Niestety nie udało się załadować tego, co powinienem załadować i jakiś kabotażyk strzelimy po UK. Miałem szczere chęci, że Wam jeszcze dzisiaj pokażę, co będziemy robić. Już otwierałem drzwi, doszła wiadomość. Załadunek jutro. Myślałem, że dzisiaj pojedziemy jeszcze pojeździć po Anglii, ale dopiero jutro. I załadunek jest dopiero pojutrze. Także, no co, znowu siedzę i czekam i nic nie robię. Taka sytuacja. To znaczy sprzątam, tak, posprzątałem sobie w ciężarówce. Porobiłem sobie różne rzeczy w ciężarówce, ale nic produktywnego, bo nie wiedziałem, czy będę w końcu dzisiaj jechał, czy nie. No i w końcu wyszło, że jednak nigdzie nie jadę. Czekamy. No, także tak, znaczy czekamy. No jutro mam załadunek rano o 9 chyba. 150 km mam podlotu tam. W górę trochę Szkocji nad Edynburgiem i później z Edynburga wracamy. Gdzieś wracamy, nie? Muszę zobaczyć sobie, gdzie to jest dostawa, ale no nieważne. Myślałem, że dzisiaj pojadę i coś porobię, ale jednak czeka mnie nadal czekanie. Taka oto sytuacja. A już miało być tak pięknie i cudownie, że dzisiaj jeszcze pojedziemy. Liczyłem trochę, że do Polski będzie ładunek dla mnie i że nie będziemy się cackać w tańcu i naprawdę będzie do Polski, ale niestety to, co zazwyczaj tutaj ładowaliśmy, no nie jest dla nas, nie ma dla nas tego towaru i trzeba czekać. To nie jest dobra wiadomość. Czekamy. Co, widzimy się już, jak będzie jutro rano, nie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środowy poranek. Może dzisiaj coś popracujemy. Zaczyna dzień budzić się do życia i my wstaliśmy do życia. Za chwilę odpalam Mieczysława, podpinam naczepę i jedziemy. Jedziemy pracować. Taką mam nadzieję, że dzisiaj już popracujemy. Idę tędy. No, powiem Wam, że dzisiaj jest środa, nie? Ja od soboty praktycznie stoję. Co ja w poniedziałek pojechałem na załadunek 30 km i 30 km wróciłem. Szok. Szok i niedowierzanie. Jeszcze jest gdzie stać. Patrzcie, jak dzień wstaje do życia. Jaki tam jest widok. A ile tu naczep stoi. Ile sprzętów. No. No nic, słuchajcie. Podczepiamy naczepę i spadamy. Wyjeżdżam już, słuchajcie, z tego parkingu, ile można stać, nie? Ale tak odpocząłem, że kurde, mógłbym teraz znowu 2 tygodnie jeździć, ale przydałoby się jechać do domu. Mam nadzieję, że po tym ładunku to już pojedziemy do domu. Do Polski przynajmniej. Zobaczymy, na razie jedziemy. Ale tu są doły. Na razie jedziemy w górę Szkocji załadować, a później jedziemy do Anglii. Czyli można powiedzieć kabotaż. Będziemy robić. No. Zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj będzie wyglądał. A tu podjeżdżam, a tam moja naczepa załadowana, aby były jajca. Nie jest załadowana. Jest do odbioru. O, łysy w pełni. Kurde, mówię, co to tam świeci? Tak, mówię, latarnia jakaś czy co? A to łysy. Łysy świeci i jest w pełni. A dobrze mi spało. Ogólnie powiem Wam, że ten, że jak jest pełnia księżyca, to mi się zazwyczaj źle śpi. A dzisiaj mi się dobrze spało. Dziwne. 142 km do załadunku. Nawigacja się znowu przestawiła na inne tory. Ona w sumie nawet nie wie sama, czego chce. Więc jest jak jest. No ale nic. 142. Już teraz. Naczepa podczepiona. I dzisiaj
praca po UK-u. No, ciekawe co tam się urodzi. A, mam mrożonkę, więc może by tak chłodnie odpalił. No, zjedziemy zaraz, chłodnie odpalimy na minus 25, bo tam mamy mrożoneczkę. Tak na szybko sobie to staniemy. Nie za blisko, cyk. Damy sobie awaryjki, idziemy odpalić chłodnie. Kasia, chłodnia odpalona. No dawaj, mnie tak nie pajacuj. To jest najgorszy moment. Nigdy nie wiadomo, czy to chwili jest przeciwka. Mam po prostu kierownicę nie po tej stronie, co potrzeba. No nie. Ale nic. Kurde, tutaj już rano sprzedają to jedzenie. Wiecie, jakie to są kolejki z rana? Znaczy teraz nie, ale tak 8-9, to tu stoi cały parking tych aut i kurde, każdy tu przyjeżdża zjeść, nie? U tej pani. Nie wiem, co ona tam ma dobrego. Widać, że jakieś bułki ma naszykowane. Więc pewnie jakieś burgerki, coś takiego, ale mówię wam, bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża do tej budeczki. Jeszcze nigdy nie próbowałem tutaj coś jeść. Znaczy nie u tej pani, bo ogólnie kiedyś taka budka tu przyjeżdżała i próbowałem, ale tam były jakieś takie frytki, jakieś takie rzeczy, nie? A tutaj jest jakaś nowa budka i nowa pani sprzedaje. Także nie wiem, co ona tam, czym ona tam handluje, ale dużo ludzi tu przyjeżdża do niej, bardzo dużo. I ona dosyć szybko wyjeżdża, nie wiem, do południa i jedzie, nie? Szedłem już tu kiedyś, nie wiem, około 15, 14, to już jej nie było. Nie wiem, do której ona tu pracuje, ale tylko rano jest zazwyczaj. Później pewnie zmienia lokalizację, swoje przyczepy, gdzie indziej handluje, albo tylko na rano robi. Kto wie. Ale tu bardzo dużo ludzi, nie? To ja mówię, jak tak zaobserwować, jak tu nieraz tam samochodu stoi nad... Już nawet nie, czasami nie mają gdzie parkować, to na drodze parkują te samochody. Także... No chyba dobre jedzenie, skoro tyle osób przyjeżdża. Są na Instagramie, tu widzieli, że tam wczoraj sobie łaziłem do Stone House. A teraz zobaczcie, jak tam wszystko... Tam nad całą tą miejscowością jest normalnie mgła. A tam łysy. Ale jest mleko na drodze. A, mnie tak nie tak szybko. Ale jest po prostu mleko, nie? Nawet jakby były jakieś widoki, to nawet nie mam jak wam pokazać. A jadę w stronę jakiejś miejscowości Dundee. Nigdy chyba tam nie byłem. Może jechałem w tamtą stronę, ale tak, żeby coś tam ładować, to nie. No. Tam mam załadunek. Jeszcze 51 km i będę na miejscu. No, ale nie pooglądamy, co się dzieje. Chyba, że z powrotem będzie lepiej, ale na razie jak widać. Poranna mgła nas męczy. Trudno. Co poradzisz, jak nic nie poradzisz, nie? Dobra, proszę państwa, jestem na załadunku od razu pod rampę, także git. Ale ruch jak na Marszałkowskiej. Załadowane, proszę państwa, tempo ekspresowe. Trochę musiałem poczekać, ale niezbyt długo. Także lecimy. 644 km do rozładunku. No to możecie wnioskować, że jak przyjechałem tu prawie 150, to jest co robić. Pogoda dzisiaj, kurde, idealna, normalnie idealna się zrobiła. Ta mgła z rana była, ale teraz jest naprawdę bardzo ładnie. Co, plan jest taki, wyjechać jak najwięcej się dzisiaj da, dojechać jak najbliżej rozładunku. Jutro 6 rano rozładunek. Taki kabotaż po UK się nam trafił. No i taki
jest plan. Ciekawe, czy ta mgła zeszła tam dalej, czy będzie można jakieś widoki pokazać, ale widzę, że tam daleko jeszcze mgła jest, nie? No jeszcze jest poranek, to wiecie, no co poradzisz, nie? Jeszcze jest wcześnie rano. Cyk, 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 w lewo. Jedziemy znowu z powrotem do Anglii. Coś ta wyspa ostatnio słabo w kilometrach mi tutaj daje. Jest raczej tak, bym powiedział, średnio. No i wyjechałem z tego miasteczka i już niestety jest pogoda jaka jest. W sensie niby tam w lusterku słonecznie. Tam też tak w miarę słonecznie. Słońce gdzieś tam się przebija przez tą mgłę. Ale dalej już widzę, jest strasznie zamglone. Także tam chyba były fajne widoki, ale nie pokażę ich wam, bo no lipa pogoda, no. W sensie mgła duża. Może tam dalej będzie lepiej, zobaczymy. Tutaj jakieś górki się pokazały. Już tutaj dalej trochę jest to wiele ładniejsza pogoda. Nie ma mgły przynajmniej, nie? Mgłę zostawiłem za sobą, ale z tego co pamiętam, no to jadąc w tą stronę jeszcze w jednym miejscu była taka mgła. Tutaj też była, ale tam dalej była taka dosyć intensywna. Zobaczymy, może będzie dobrze. Zielono po żniwach. Już widać, że tylko prace polowe. Na jednym polu widziałem sporo belek do zwiezienia. Znaczy takich tych, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, bałdy, czy jakoś tak. No to pewnie w różnych regionach różnie się nazywa. No ale sprasowana słoma, o. To będzie najbardziej ogólne określenie chyba. No. Chociaż prasuje to chyba tak na kwadraty, a beluje na bele? Nie wiem, już sam, dobra. Nieważne. O, tu jakiś mostek. A, no jechałem nim, no. Tylko, że no też ciężko cokolwiek pokazać, nie? Na tym moście, no bo widzicie, jaki jest widok. Po prostu rzeka. No i po prostu most. Droga. Jak się jedzie od drugiej strony, to trochę go widać. Jego profil. A tak to po prostu przejazd, jakbyście jechali normalnie drogą. Spoko. O, tutaj zaraz kierunek na Glasgow za 1,4 mile, za 1/4 mili. No, będziemy zjeżdżać tutaj właśnie kierunek Glasgow, a później tam z Glasgow, no to już znacie całą drogę, nie? Z Glasgow, bo nie muszę wam zbytnio tłumaczyć. Kto ogląda moje filmy, to wie, jak tam się jedzie na przykład od Livingstone. No ja od tej strony właśnie wjadę, od M8, od M8 wjadę i pojadę. O, tu jakie kurcze wiadukciki, panie, jakie tu wiadukciki. Wjadę od M8 w stronę Glasgow, a później już A74, M74 w stronę A6. Później znowu A66, A1. No i tam już dalej to nie wiem, bo za jedynki będę jechał w stronę Killingsleen. Tak się nazywa miejscowość, do której jadę na rozładunek. Jak to w Szkocji, trochę pustkowi, pola, no i takie widoczki, nie? Bardzo lubię ten szkocki widok. Ostatnio wstawiłem relację na Instagrama. Swoją drogą serdecznie zapraszam na tego Instagrama. Często wstawiam relacje, ale wstawiłem z drogi M6, która jest jeszcze w Anglii, i też tam są widoki, te, tak na wysokości właśnie tego Carlisle, tam wcześniej trochę nawet. No i wstawiłem tam relacje na
Instagrama i sporo osób myślało, że to szkockie widoki, a to jeszcze Anglia. A tutaj jest Szkocja, bo tutaj macie szkockie widoki. Szkocja, kraj dobrej łychy, jak ktoś tam lubi łyskie, to podobno są bardzo dobre. Piłem kiedyś szkocką whisky i powiem szczerze, że była bardzo dobra. Ale nie wszystkie. Znaczy, piłem kilka sztuk, kilka rodzajów i chyba tylko jedna czy dwie mi posmakowały, a reszta jakoś tak mi nie bardzo podeszła, nie? Także nie wszystkie szkockie whisky są spoko, no ale pójdzie w tłoku, nie? Pójdzie w tłoku. Jak są fani, to mam nadzieję, że was nie uraziłem tym, co powiedziałem. Czasami właśnie fani whisky są bardzo wrażliwi, nie? Ja jestem fanem rumu, szczególnie filipińskiego. Uwielbiam Don Pape. Nie wiem, czy ktoś z moich widzów wie, co to jest, no ale jak będziecie mieli kiedyś okazję spróbować rumu Don Papa, to jakiegokolwiek, bo tam jest też kilka rodzajów. Mascara jest fajna w smaku, jakby ktoś tam chciał spróbować, to polecam. Diplomatic też spoko. Także, no mówię, fani alkoholi mogliby sobie spróbować, chociaż nie polecam pić alkoholu. Alkohol to zło. Zło w czystej postaci. Proszę bardzo, jakie widoczki. Już M74 i teraz można cieszyć oczko. Ale to już wam ostatnio pokazywałem. Tam parking po lewej stronie, na którym ostatnio stałem. Tym razem jedziemy dalej. Co prawda już trochę wyjechane, bo mamy 2.21 w tacho. I trzeba będzie pewnie za te dwie godzinki gdzieś stanąć na jakiś parking, no ale tutaj trochę za wcześnie. W sumie możemy było i za godzinę stanąć na jakąś pauzę. Ale wyjadę sobie chyba wszystko i wtedy stanę. 476 do celu. No. Taka sytuacja. Proszę Państwa, zatrzymałem się na 45 minut pauzy. Idziemy po jakąś kawę. Tacho jeszcze mówi, że 4.27 będę mógł jechać. Dzień dobry Państwu na parkingu. Przyjechałem dopiero co na parking, ale nic po trasie nie nagrałem, bo mi się skończyła pamięć. Słuchajcie, już nic nie usuwałem po drodze, nie zwalniałem tej pamięci, bo tam było co pousuwać, ale nie było czasu, nie było czasu. Chciałem to jak najszybciej dzisiaj skończyć, no i nie zjeżdżałem nigdzie, żeby tam usuwać, tylko po prostu darowałem sobie. Skończyła mi się pamięć na tym parkingu, z którego wyjeżdżałem. Mówię, dobra, może później gdzieś zjadę, albo może jakiś korek będzie, to sobie tam coś pousuwam, ale nie było kiedy. Ogień był taki, że głowa mała. Dojechałem do parkingu. Słuchajcie, jestem bardzo blisko rozładunku. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze mi nawigacja pokaże, czy się już usunęło. Ale jestem bardzo blisko, 43 km. Miałem plan stanąć 120 km stąd, żeby nie jechać na dychę. No ale pojechałem na dychę, no i jestem tutaj, nie? Wykorzystałem czas do maksa. Minuta mi została, jak tutaj wjechałem na parking, także bardzo wyśrubowany, że tak powiem, timing, ale po prostu zyskam na tym, że będę... Ja mam na 6 rozładunek. Jakbym wyjechał z tamtego parkingu, musiałbym przynajmniej 2 godziny wcześniej wyjechać. A tak to wyjadę sobie, no nie wiem, 40 minut, czy tam nawet godzinę wcześniej. To jest 5 rano, a nie 6, ani gdzieś tam, nie wiem, 3 czy któraś, nie? Więc spoko. Teraz lepiej było sobie przeciągnąć to, a darować sobie, że tak powiem, wstawanie wcześniej, nie? No bo musiałbym wcześniej rano wstawać, tak? A tak to sobie przynajmniej dłużej pośpię. Także tak
to zaplanowałem, no i tak w sumie wyszło. Sorry, że nic nie nagrałem. Wyjeżdżając z tamtego parkingu, skończyła mi się pamięć do nagrywania. W sumie dawno nie usuwałem starych plików z kamerki i tak wyszło, jak wyszło. Także sorry, ale no niestety. No, ale jestem na parkingu. Zaraz wyjdę, wam pokażę ten parking. Co ciekawe, czy ktoś ze starych widzów pamięta taką grudniową serię, ale to było ze 3 lata temu pewnie. Stałem na tym parkingu. No, ale to było 3 lata temu albo lepiej. No, jeszcze wtedy nie było Snapa. Zwykły parking. Także tak, jest prysznic, są toalety, jest wszystko. Także gitara, McDonald's. Można sobie nawet zakupy zrobić. Także jest co robić. I dzień dobry wszystkim. O poranku. Mamy... Przybędziesz do celu 5:41. Mamy godzinę 4:58. Na 6:00 mam być. Jak słyszeliście, powoli trzeba by było startować. 5:42 pokazuje, że będę na miejscu. No i tak chciałbym być chwilę przed 6:00, bo na 6:00 mamy appointment. I co? Palimy sprzęta, to znaczy już odpalony jest, jest chłodnia, napierdzielam, że to trochę... O, od razu lepiej. Chłodnia dzisiaj w nocy to tak napierdzielała, że szok. Ten towar w ogóle nie trzyma temperatury. Jest jakaś porażka. No ale nic, nie ma co tutaj marudzić, to jest chłodnia, ona musi chodzić. Dobrze, że nie naciągłem, chociaż praktycznie jak naciągłem chodziło, nie? Dobra. Dwie najważniejsze rzeczy o poranku. Wstać i kupić kawę. Albo sobie zrobić. Kawa jest, można jechać. Pojawiają się komentarze, że już tam, że z tą kawą to ja trochę przesadzam. Tak, ja trochę przesadzam z tą kawą, w sensie tak, że tam niepotrzebnie może tyle o niej wspominam. Może niektórzy rzucili kawę i ja tylko ich, no, dźgam nożem niepotrzebnie. A don't poke the bear, nie dźgaj niedźwiedzia. Moja zasada raczej wyznawana zawsze. Więc no dobra, nie pijcie kawy, zostawcie to mi, a jak macie nadmiar, to możecie zostawić u mnie, ja spoko wypiję, nie ma problemu. No właśnie, dobra. Nie pijcie kawy. Dobra, ja startuję, bo nie ma czasu. No właśnie. Dzień dobry wszystkim. Kolejnego dnia. Głupoty się mnie trzymają równo, jak zwykle zresztą. A robić nie ma komu. Na parkingu jeszcze kilka wolnych miejsc by się znalazło. Na przykład obok mnie i mojej chłodni. Ten, jaki odważny, on jest, no, ma tak płaską podłogę, bez plandek i bez niczego, nie? Po prostu kościół płaski. Kolej rozpoczęcia UK. Nie zdążę zrobić 11 godzin, kurde, to jest 15 minut zabraknie, no ale nie zdążę na rozładunek. Mam być o 6:00, to będę o 6:00. Gdybym miał być 6:15, to bym był 6:15, no ale niestety. Kurde, chyba przeszedł przez rajkę. Ten z prawej nie śpi, już odpalony. Ten z lewej też już widzę, światło się świeci. W środku w kabinie, także nie śpią, przejadł sobie przez rajki. Normalnie bym się tam wywijał, ale po co? Jak można tak? Można. Kurde, ludzie pewnie myślą, że helikopter gdzieś ląduje przy tej mojej chłodni. Ona tak napierdziela, a jeszcze z tą mrożonką to jest coś nieprawdopodobnego. Dariusz, otwórz gate, please. No, elegancko. Można płacić Snapem na tym parkingu. Tu jest, no, taki sklep Spar, no to wiecie, znacie każdy, nie? Ale tam jest większy sklep, tam możecie sobie wszystko kupić.
i nie wiem, czy on nawet nie jest 24, no tak, widzicie, 24 hours, no, teraz tak, do wyjazdu, way out, w prawo. No, 24, tu macie McDonalda. No ogólnie spoko ten parking jest. Prysznice, co najważniejsze, ciepła woda i ciepło pod prysznicami, nie? To w Anglii nie jest oczywiste, że ciepło jest, w sensie temperatura, nie? Zazwyczaj piździ jak w kielecku. Cyk, cyk, cyk. Wyjeżdżamy na podbój angielskich dróg. Podobno wracamy znowu na Szkocję, ale to się okaże. Palam się, bo będziemy przejeżdżać jakimś fajnym mostem. Tutaj jest ogólnie jest ciemno i za dużo nie widać, nie? Ale może coś wam się uda pokazać. King's Lane. I zobaczcie, wjeżdżam na taki most, tam na górze normalnie jest taka wieża jakby strażnicza i taki, na pewno w dzień by to fajniej wyglądało, ale no zjawiskowy mostek, kurde, fajnie to wygląda, no ale to tylko noc, znaczy jeszcze jest mocny poranek. Nic nie widać, nie jeszcze. O, teraz to już w ogóle wjedziemy do ciemnicy, nic nie będzie można nagrać. Najgorsze, że nadchodzą takie dni, że większość dnia nagraniowego i mojej pracy będzie się odbywał właśnie w czeluściach ciemności. No, niestety, będzie ciemno. Szybko się będzie kończył dzień. Późno wstawał i tego dnia na nagrywanie będzie bardzo mało. Nadchodzi ten najgorszy sezon dla każdego vlogera, kierowcy, który pokazuje wszystko dookoła. Jesteśmy pod rampą. Słuchajcie, właśnie podjechałem. Od razu dostałem rampę. Elegancko, widzę, że już gościu na mnie czeka. Zdejmuję już tyczki, także za chwilę będzie rozładunek ekspresowy. Dobra, rozładowane i jadę na parking, bo spedytor jeszcze śpi i nie odbiera telefonów, nie odpisuje. Także jadę, tutaj jakaś strefa przemysłowa, bo jadę sobie na tą strefę stanąć. Zobaczymy, co on wymyśli i o której wstanie. Niedźwiedź śpi. Dobra, trzeba wyjeżdżać. Kurde, żeby spać o tej godzinie? W transporcie? Coś nieprawdopodobnego. No, tu chyba trzeba będzie zadzwonić do pana sek... O, nie trzeba. Pan security sam się domyślił. Żyłem zaparkować na strefie, na zamkniętej drodze, w sensie na końcu drogi. I już mam kolejną robotę w Colchester. Tak się tam nazywa miejscowość. No i jadę tam. 136 km. Zaraz mi tutaj nawigacja musi się naprawić. Pokaż tutaj. Normalnie 135 km do załadunku. No i lecimy tam. No właśnie, kolejny dzień pracy. Zaczynam. I jeszcze dwie paletki, bardzo lekkie i załadowane. Dziś te graty i można spadać. Powiem wam, że musiałem trochę popracować na tym załadunku. No ale cóż, czasami tak się zdarza. Ja mam ekstra za to płatne, więc nie narzekam. No ale... Zdarzyło się. Ale szybko poszło, bardzo szybko. 26 palet tych większych do pełna. Pełna lufa i jedziemy, nie? Znowu wracam do Szkocji.
Także jedziemy do Szkocji i później już ze Szkocji mam mieć ładunek gdzieś w stronę kraju. Wracamy do domu. Już teraz myślałem, że będę wracał do domu, a tu jeszcze się trafił. Trafiła się taka trasa, co nie? No nic, słuchajcie. Jedziemy. Jedziemy, bo to nie ma co się opierdzielać. Trzeba się brać do roboty.